Wracamy na ulicę Powstańców Wielkopolskich, a to dlatego, że znajduje się tutaj bardzo ważny węzeł drogowo-kolejowy, który wkracza w drugi etap modernizacji. Za mną wiadukt kolejowy, po którym już niebawem będzie jeździć więcej pociągów. Jednak jego remont łączy się ze zmianami w organizacji ruchu drogowego, na co muszą przygotować się kierowcy. W drugiej połowie sierpnia rozpocznie się budowa nowego wiaduktu nad ulicą Powstańców Wielkopolskich. W czasie prac rozbiórkowych będzie pracował ciężki sprzęt i będzie operował zjezdni. W związku z tym przez około 2 miesiące jezdnia pod wiaduktem w kierunku Podgórza będzie zwężona do 2 pasów ruchu. Kiedy nowy wiadukt będzie gotowy i czym się będzie różnił od starego? Przede wszystkim nowy wiadukt kolejowy nad ulicą Powstańców Wielkopolskich będzie dużo większy. Z tego względu, że muszą się na nim znaleźć 4 tory kolejowe, a do tej pory znajdowały się tylko 2. Do tego zmieni się całkowicie konstrukcja obiektu z betonowej ze stalowym przęsłem na w pełni betonową zbrojoną konstrukcję. Inną ważną zmianą, którą na pewno odczują mieszkańcy Krakowa, będzie poszerzenie światła pod przęsłem wiaduktu. Pod spodem będzie po prostu szerzej, w związku z tym zmieści się więcej przestrzeni na chodnik dla pieszych i rowerzystów. Fundamenty nowego obiektu będą gotowe jesienią. Prace budowlane zakończą się natomiast w pierwszym kwartale 2022 roku. A co z wiaduktem nad jezdnią prowadzącą w kierunku Nowej Huty? Czy tutaj też będą wprowadzone zmiany w organizacji ruchu drogowego? Wiadukt nad przeciwległą jezdnią został rozbudowany wcześniej. Jest odpowiednio szeroki, a więc dużych zmian w organizacji ruchu z tej strony nie będzie. Najważniejszym efektem modernizacji krakowskiej linii średnicowej będą nowe tory, które budowane są pomiędzy stacjami Kraków-Płaszów a Kraków-Główny. Żeby je zmieścić, powiększane są nasypy kolejowe i wiadukty właśnie. Dzięki dodatkowym torom rozdzielony zostanie ruch dalekobieżny od aglomeracyjnego. Pociągi dalekobieżne przejadą szybciej przez Kraków, a przewoźnicy będą mogli uruchomić dodatkowe połączenia szybkiej kolei aglomeracyjnej. Budowa 4 torów pomiędzy stacjami Kraków-Płaszów a Kraków-Główny to największy unijny projekt transportowy w mieście, współfinansowany dzięki instrumentowi CEF, łącząc Europę.